mnie to, aby zapoznać się dobrze z materiałem do matury i żeby poszerzyć swoją wiedzę, jak się lepiej przygotować. Czy tutaj były takie jakieś takie momenty albo elementy, które wzbudziły u Ciebie ciekawość? Były. Na przykład, jak można poprawić złą podaną odpowiedź, że można coś dopisać, że można inaczej zastąpić pewien znak, który nie znamy dokładnie, co on oznacza. Więc naprawdę były tutaj bardzo przydatne rzeczy i myślę, że mój wynik końcowy będzie wyższy. Co Cię skłoniło, żeby się pojawić na tym salonie maturzystów? Przedstawili nam program i byłam zainteresowana, bo chciałam się czegoś dowiedzieć, co będzie na maturze i by się łatwiej przygotować do niej. Czy to w jakiś sposób rozwiało Twoje wątpliwości, ułatwi Ci przygotowanie? Myślę, że tak, ponieważ zostały przedstawione strony, na których można zobaczyć zakres materiału z matematyki. Jakie przedmioty będziesz zdawać na maturze? To wiadomo, podstawowa matematyka, polski, angielski i rozszerzona biologia. Myślałam, żeby iść na studia i do wojska, ale jeszcze się zastanawiam. Miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. Salon maturzystów wymyśliliśmy, jak weszła nowa matura. Matura upoważnia właśnie do wstępu na każdą uczelnię, czyli jej rola jest zupełnie inna, dlatego że ona jak zawsze jest przepustką do pójścia na studia, ale jednocześnie wyniki maturalne decydują o tym, na jaki kierunek studiów czy na jaką uczelnię mogę się dostać. I to jest wybór bardzo poważny, dlatego że już teraz trzeba mniej więcej wybrać, bo trzeba się zacząć przygotowywać mocniej do przedmiotów, które uczelnia uwzględnia w rekrutacji, które będą potem na świadectwie maturalnym. Dlatego zapraszamy w kilkanaście uczelni, więcej, czasami w większych ośrodkach organizujemy w całej Polsce ten salon, po to właśnie, żeby ułatwić młodzieży i przygotowanie się do matury i optymalny wybór, nigdy nie jest idealny, ale optymalny wybór tej ścieżki dalszej kariery. To są młode osoby, które dzisiaj nas odwiedziły, to jest około 3000 maturzystów tegorocznych, którzy w tej chwili zajmują większość pomieszczeń dydaktycznych tej części kampusu, bo to jest 14 stref tematycznych. Sukcesywnie już wiemy, że pierwsza część wykładów z matematyki odbyła się w pełnym wymiarze dla 700 osób w kilku salach równocześnie. I to są duże sale dydaktyczne naszej uczelni. Także znaczenie trudno przeceniać, dlatego że to są osoby, które będą decydowały o wyborze studiów, o wyborze kierunku, miejsca studiowania, co nas bardzo cieszy, gdyż mamy nadzieję, że część tych osób zawita w progi gościnne Uniwersytetu Opolskiego.